Witajcie na kolejnym wykładzie magistra wykładziny. Dzisiaj porozmawiamy sobie o adresacji IPv4. Pokażę Wam metodę, którą kiedyś opracowałem. Nie wiem, może ktoś wpadł na podobny pomysł, ale pokażę Wam za pomocą przedziałów, jak liczyć dosłownie adresy IP w 20-30 sekund. Nie trzeba nic więcej, nie trzeba pisać tych wszystkich jedynek i takich innych rzeczy. Tutaj możemy sobie zobaczyć szybkie przypomnienie, że mamy tak. 8 bitów zapisane jest w ten sposób. Czyli mamy po prawej stronie 2 do 0, 2 do 1, 2 do 2, 2 do 3, 2 do 4, 2 do 5, 2 do 6, 2 do 7. Jest to 1, 2, 3, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Możecie sobie łatwo zapamiętać, że na przykład 192 mamy 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 168, 1 plus 32 plus 8 i to jest 168. Jeśli ktoś wymagałby od Was... O, cześć kocik. Cześć kocik. Gdyby ktoś wymagał od Was takiego obliczenia, że trzeba z tymi jedynkami i tym podobne, no to coś takiego można... Kocik. Co się do się dzieje? To można coś takiego pomyśleć. I tak jak właśnie tutaj powiedziałem, to jest 192, 168. Żeby umieć, czy zrozumieć metodę przedziałową, trzeba umieć bardzo szybko przeliczać liczby binarne i wiedzieć mniej więcej, kiedy są te bity, ale to za chwilkę Wam wytłumaczę. W opisie zamieściłem Wam kilka linków do filmu, gdzie pokazywałem, jak bardzo szybko znowu przeliczać binarnie, tak jak to, można powiedzieć, powinno się robić, a nie na zasadzie zmęczenia materiału, czyli dzielenia przez dwa, no bo to nie o to chodzi. Tak samo jak tutaj z tą metodą. Dobrze, to ja sobie to na chwilkę tutaj wymarzę, bo to na razie mi nie jest potrzebne. I weźmy sobie standardowy, znaczy jakiś adres IP. Weźmy sobie na przykład 192, 168, 0, 13. Mając taki adres IP dowolnego hosta, muszę w zadaniach naszych, w egzaminie INF02, INF07, dawne EE, mamy jeszcze taki zapis, na przykład 24, coś takiego. Co oznacza te 24? Oznacza to, ile bitów, jedynek jest wpisanych w całym adresie IP, w całym adresie maski pod sieci, czy inaczej mówiąc, w masce pod sieci. Więc tych jedynek byłoby od lewej strony licząc 24. 1, tu są 24 jedynki i potem byłoby 8 zer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i wszystkie filmy albo jakiekolwiek, jak gdziekolwiek się uczy, to co nam mówią, żeby... Och, przepraszam, bo mnie strasznie w nosie kręci. Żeby pisać, potem mnożenie, czyli iloczyn logiczny, potem negacja, dodawanie, odejmowanie. Ja już Wam pokazuję, jak to robić dużo, dużo łatwiej. Ale najpierw znowu pewien wzorek. W momencie, kiedy mamy maskę pod sieci podaną w ten sposób, a najczęściej w ten sposób mamy podaną maskę pod sieci, tworzymy sobie to... Tworzymy sobie taki zapis, taki wzór musimy sobie zapisać, czyli 2 do potęgi 32 minus ta liczba tutaj, czyli co będzie ilość jedynek w masce pod sieci i minus 2. To jest bardzo ważne, żebyście nie pisali te minus 2 wrzucali tutaj, bo na przykład byłoby, w tym przypadku będzie 2 do 32 minus 24 minus 2. Więc piszecie, że to jest 2 do 8. Zgadza się? Tak. I tak, 2 do 8. I tutaj robicie takie magiczne, że piszecie, że to jest 2 do pierwszej i tu wrzucacie, że to jest 2 do siódmej. To jest błędny zapis. Błędny zapis. Nie wolno tak liczyć.
Jak to udowodnić najprościej? Zapiszmy sobie taką liczbę 5 do kwadratu minus 5. Wiemy, że to jest 20. Jakbyśmy sobie to wrzucili w ten dziwny sposób, byłoby 2 do pierwszej, więc by to było 5 do pierwszej, to by się równało 5. Taki zapis jest błędny. To tak uczulam, bo często macie problemy z potęgami i tak dalej. Szkoda. Szkoda by tak byłoby policzyć. Dobrze. Czyli tutaj sobie liczymy, więc mamy 2 do 32, minus 24, minus 2, więc mamy 2 do 8, minus 2, 2 do 8. I znowu nie bójcie się liczyć na paluszkach. Ja zawsze liczę w ten sposób. To jest potęga, czyli 2 do pierwszej, czyli mówię sobie 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Czyli 2 do 8 to jest 256, czyli mamy zapis 256 minus 2. Po co zrobiliśmy sobie ten zapis? Oczywiście to jest równe 254. Co to jest za wzór? To jest wzór na ilość hostów. Przy tej masce pod sieci. To jest bardzo ważne. Uważajcie na tą maskę pod sieci, bo bardzo często ustawiając rzeczy w jakichś serwerach, konfigurując Linuxa czy Windowsa, popełniacie błąd, ponieważ tu mówicie, a to maska obojętna. Nie jest obojętna. Pamiętajcie, że jeśli tą maskę weźmiemy sobie za małą, weźmiemy zbyt dużą pulę hostów, co tutaj sobie wyliczamy, i jedne adresy mogą nam wchodzić na drugie i Windows czy Linux nas nie puści dalej. Lub konfiguracja będzie błędna, więc tutaj musicie zwracać uwagę. Właśnie po to jest ta adresacja IP, znaczy ta metoda przedziałowa. Dobra. Przejdźmy sobie do tej metody. Czy coś z tego mam wykreślać? Nie. Dla mnie najważniejsza jest informacja ta tutaj. To 254. W momencie, kiedy mam 254, to można powiedzieć, że tu wiem, że jest w 8 zer, ale ja piszę sobie taki przedział. To jest coś, czego trzeba się nauczyć. To jest właśnie to nasze 256. Wartości na 8 bitach możemy zapisać od 0 do 255. To już jest koniec mojego zadania. Jeśli mam maskę pod sieci, taka jest maska pod sieci, taki jest adres IP, weźmy sobie drugi dowolny. 8, 13, 130 sobie weźmy. I też z maską pod sieci 24. Jeśli wzięliśmy sobie dwa takie adresy i maska pod sieci wynosi, przedział wynosi tyle, to jest to, co musicie się nauczyć. Przedział. Dla 24 przedział wynosi tyle. Za chwilkę będę pisał pozostałe przedziały, więc bądźcie tutaj skupieni. I od razu mogę podawać, jak wyglądają wszystkie adresy, czyli adres sieci, adres rozgłoszeniowy, adres pierwszego i ostatniego hosta, bo mamy już ilość hostów, już mamy policzone. I uwaga, znowu kolejna rzecz. Adres sieci, znowu zwracając uwagę, adres sieci zawsze jest liczbą parzystą. Oczywiście mówimy o adresacji, kiedy nie bierzemy sobie klas. Znaczy przy klasach też tak jest, ale adres sieci zawsze jest parzysty, więc jeśli wam z obliczeń jakiś tymi jedynkami, jak liczycie, wyjdzie nieparzysty, to jest błędnie. Kolejna rzecz. Adres rozgłoszeniowy jest zawsze nieparzysty. Tak. Adres pierwszego i ostatniego hosta znowu jest odwrotnie. Pierwszego hosta jest zawsze nieparzysty, ostatniego hosta jest zawsze parzysty. I wiedząc to, znowu taka drobna rzecz, którą trzeba zapamiętać, od razu mogę podawać adres sieci. Mając taki adres hosta, dowolnego hosta i taką maskę pod sieci, to adres sieci wynosi 192.168.0, adres rozgłoszeniowy 192.168.0.255, patrzymy już na przedział. Adres pierwszego hosta 192.168.0. 0 plus 1, czyli tutaj mamy plus 1, czyli jest jedynka. I adres ostatniego hosta to jest 192.168.0.255 minus 1. Czyli od tego przedziału, od początku i końca przedziału trzeba odjąć tylko jedynkę. Ja wiem, brzmi to troszeczkę enigmatycznie, dlatego zróbmy sobie ten adres, tak samo w tym adresie byłoby 2280 adres sieci, 228
255, adres rozgłoszeniowy. Pierwszy host końcówka byłaby 1, ostatni host końcówka byłaby 254. Ale weźmy sobie trudniejszą sytuację, gdzie tu maska pod sieci wynosiłaby 26. No to powiecie, ha, no i co? Co magister i nic. A ja odpowiadam, metoda przedziałowa. Ten przedział, który tutaj mamy, Czadosik, kocik. Ten przedział, który tutaj mamy, możemy podzielić na dwa przedziały. Podprzedziały. Pierwszy przedział od 0 do 127 i drugi przedział od 128 do 255. To jest maska pod sieci 25. Teraz znowu te dwa przedziały, jak i te, mogę podzielić, tutaj znowu sobie wymarzę, na dwa podprzedziały. Ten przedział od 0 do 127 niech będzie od 0 do 63, od 64 do 127. Zauważcie, że ja dosłownie dzielę te przedziały na pół, bo od 0 do 255 jest 256 liczb. Od 0 do 127 jest 128, więc trzeba podzielić na 2, będzie od 0 do 63 jest 64. No i jedziemy dalej. Tu mam 128 do 191, a tu mam 192 do 255. I uwaga, to wszystko, to jest dla maski pod sieci 26. Jeśli to jest nie do końca zrozumiałe, piszcie mi w komentarzach i ja nagram na pewno jeszcze jeden materiał filmowy, gdzie jeszcze dokładniej to opiszę, ale popatrzcie sobie. I teraz, jeśli miałbym taki adres IP, a maska pod sieci wynosiłaby w tym momencie 26, to patrzę na tą liczbę, w którym ona znajduje się w przedziale. Widzę, że znajduje się w tym przedziale. Co to oznacza? Że adres sieci jest 192.168.0.0, adres rozgłoszeniowy 192.168.0.63, pierwszy host 192.168.0, czyli tu mamy plus 1 i 192.168.0.63-1, czyli 62 adres ostatniego. Teraz powiecie, no ale jak 26 tutaj policzyć? No to mamy znowu 2 do 32 minus 26 minus 2. No, tutaj błędzik. 26. Czyli to jest 2 do 6 minus 2. 2 do 6? Znowu. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Więc mamy 64 minus 2, czyli 62. Po tym wiemy, że przedział musi mieć właśnie zawierać się w tym miejscu, tutaj. Więc to jest ten przedział. Teraz zapytacie, no a jakby była maska pod sieci 23? Znaczy, to jeszcze sobie na chwilkę pominiemy. I jeszcze zrobimy tutaj. Znowu, patrzymy 130, w którym jest przedziale. W którym jest przedziale? W tym? No nie. W tym? No nie. W tym przedziale jest. Więc znowu, adres, nic, zobaczcie, zapisałem tylko sobie przedziały i ja niczego już nie muszę liczyć. To była jedyna rzecz, jaką policzyłem, czyli ilość hostów, bo to jest proste obliczenie. I teraz patrzę, 130 jest w tym przedziale, więc adres sieci 228128, adres rozgłoszeniowy 228191, adres pierwszego hosta 228128 plus 1, czyli 129, adres ostatniego hosta 228191 minus 1, czyli 190. Koniec, nic więcej nie trzeba. Ja widziałem na bo ktoś może powiedzieć, ale co? Skąd metoda i tym podobne? Z doświadczenia? Nie, z wiedzy. Ja kiedyś analizowałem, ja bardzo nie lubię ryć na blachę rzeczy, które są mało przydatne. Ta metoda, że tam trzeba gdzieś iloczyn logiczny, potem negacja,
Takie coś zapominają uczniowie i studenci dosłownie po 2-3 tygodniach. No bo jak? A metoda przedziałowa, w momencie, kiedy ogarniacie liczby binarne, macie w małym paluszku liczby binarne, więc metodę przedziałową będziecie pamiętać. Kolejna rzecz. Wyobraźcie sobie, że jest zadanie na podział na podsieci, czyli VLSM. I teraz byłoby, że podstawowa maska była 24, taki adres, maska podsieci 24 i co? I ja chcę policzyć, podzielić na 4 podsieci, żeby w jednej było 30 komputerów, w drugim 16, w drugim ten 12 i potem 11. I my wiemy, żeby były 4 podsieci, możemy to podzielić w ten sposób. Patrząc na te ilości, moglibyśmy podzielić tą podsieć, ale najłatwiej byłoby po prostu maskę podsieci 25 i mamy 4 podsieci. 4 opisane podsieci. Roboty jest na dosłownie kilka sekund. Kilka sekund, rozumiecie? Kilka sekund, a nie liczenie, pisanie jedynek. Pamiętam chyba w EE13 niektóre zadania miały 12 pytań w egzaminie na informatyka o adresację IP. Już widzę, jak ktoś za każdym razem rozpisuje te jedynki. Nie ma na to czasu, ponieważ na egzamin jest 1,5 minuty na zadanie. Także skupcie się na tym. Jeśli jest to nie do końca zrozumiałe, no to nagram jeszcze jeden materiał, dokładniej opiszę te przedziały. A teraz co zrobić, jak maska podsieci jest 23? Pamiętacie? Zacząłem od tego. Od tej części. I od razu mogę powiedzieć, że ta liczba, nie skupiamy się tak bardzo, najbardziej interesuje nas końcówka. I znowu, adres sieci będzie 0, adres rozgłoszeniowy będzie miał 255. I to również musicie zapamiętać. Musicie zapamiętać, że jeśli maski pod sieci są mniejsze niż 24, to tu wszędzie na końcu jest, przy adresie sieci jest 0, a przy adresie rozgłoszeniowym jest 255. Tu już nie tłumaczę wam, jak dalej liczyć przedziałami, bo jest mało czasu i też nie chcę, żeby materiał był zbyt długi. No i tak wygląda metoda przedziałowa. Gdyby była maska pod sieci 25, na przykład dlatego, no to patrzymy na ten, to jest ten przedział, więc adres sieci byłby 228.128, adres rozgłoszeniowy 228.255, pierwszy host tu minus 1, tu, tutaj dodać 1, tutaj jest minus 1 i gotowe. Tak to wygląda, tak się powinno tego uczyć, tak ja uważam. W takim razie dzięki za uwagę i do następnego.